pamiętam, na naszym dzisiejszym spotkaniu tak było. Tak było, taki tytuł sobie wymyśliliśmy. Chcemy porozmawiać o rzeczach takich trudnych, o rzeczach z pierwszych lat po II wojnie światowej. Dla młodego pokolenia sprawy zapomniane praktycznie, a warto to przypomnieć. Tym bardziej, że od 5 lat obchodzimy 1 marca Dzień Żołnierzy Wyklętych, można mówić żołnierzy niezłomnych, bo to też bardzo ładnie brzmi, może nawet ładniej niż wyklętych. I coraz głośniej jest o tych sprawach w tej chwili w kraju. To są rzeczy naprawdę bardzo trudne. Wywołują wiele dyskusji i na pewno te dyskusje o tych żołnierzach niezłomnych nie ustaną długo. Tak jak nie ustają dyskusje o Powstaniu Warszawskim, o tym, czy warto, czy był sens, czy w ogóle zaczynać walkę, kiedy nie ma szans na zwycięstwo. I tutaj może najlepszą odpowiedzią będą takie słowa, nie pamiętam już, kto to powiedział, kto ze znanych osób, że w takich sytuacjach, jeżeli chodzi o takie ważne wydarzenia, o jakąś walkę, o powstania, to nie należy pytać, czy była szansa na zwycięstwo, tylko należy ocenić, w jakiej sprawie, w jakiej idei podjęli ci ludzie walkę. A proszę popatrzeć, i w powstaniach przez cały XIX wiek, kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, nigdy nie było szans na zwycięstwo, a walka była. W pierwszej wojnie niewielka szansa, walka była. W Powstaniu Warszawskim tysiące młodych, wspaniałych ludzi zapłaciło najwyższą ofiarę, cele życia, gdzie szans na zwycięstwo w takim układzie politycznym nie mieli. Czy warto było? W jakim kraju byśmy dzisiaj żyli, gdyby nie oni, nie ci, co walczyli? Prawdopodobnie Polski by nie było. I nieważne, że skończyło się, każda z tych walk praktycznie skończyła się klęską, ale w efekcie przetrwał naród polski. Mamy Polskę, mamy kraj wolny. Oczywiście, że żyje się nam trudno, ale nie o tym dzisiaj będziemy dyskutować, ale jesteśmy w wolnym kraju. I proszę Państwa, zaczniemy dzisiejsze spotkanie za chwileczkę od bardzo pięknego momentu. Zaprezentują nam się dwie młode tarnowianki i to będzie dowód na to, że o tą Polskę tym ludziom warto było walczyć. Warto dla takiej fajnej, zdolnej, pięknej młodzieży. Ja przy okazji serdecznie witam wszystkich, ale przy tym przede wszystkim dwóch tutaj panów, którzy są jeszcze jedynymi żyjącymi uczestnikami pewnego wydarzenia w Wojniczu w 1949 roku, o którym będziemy mówili. Żyje ich trzech, ale dwóch dzisiaj przyszło. To jest pan Andrzej Kowalski. Na pewno wszyscy go znacie. Panie Andrzeju, pokaże nam się pan. Ja jeszcze nie myślałam o Wojniczu, kiedy chodziłam do Brzyska, do liceum i zapamiętałam charakterystyczną postać pana w furażerce i później nagle pracuję w Wojniczu i widzę pana, jak pan tutaj pędzi ulicą. I dzisiaj mam przyjemność pana gościć. Bardzo się cieszę. Pana Koseckiego, Leszka Koseckiego, znanego chociaż zdradził Wojnicz i przeniósł się do Tarnowa, ale sercem jest z Wojniczem. A muszę Państwu jeszcze powiedzieć, że tak jakoś wpływał na wnuka Łukasza Koseckiego-Lytwyna, który bardzo często tu u nas gości, pomaga nam. Łukasz, może się pokażesz? I dzisiaj nam też będzie pomagał. Dobrze go dziadek wychował, że chłopak, chociaż nie urodzony w Wojniczu, jednak ma wielki sentyment do Wojnicza. Pan Szostek nie mógł dzisiaj do nas przyjść ze względu na stan zdrowia. Natomiast, proszę Państwa, przybyły rodziny i tych panów tutaj, i pana Andrzeja, i pana Koseckiego. I przybyły również rodziny tych chłopaków, to byli chłopaki w 1949 roku, którzy byli aresztowani w 1949 roku w Wojnickim Gimnazjum. Będziemy o nich mówili. I serdecznie witam, ponieważ nie wszystkich znam, więc nie chciałabym kogoś pominąć, więc tutaj serdecznie witam właśnie rodziny tych osób. To będzie rodzina pana Adama Kurka z Ratnaw, pana Jana Bykiewicza, pana... Momencik, ja wszystkich umiem na pamięć. Będzie pana Tadeusza Makowskiego,
czyli znanego w Wojniczu Dzitka. I kogo jeszcze mamy? Adam Kurę. Ale no, Alojzego Bernasia z Wielkiej Wsi. Tak. I to już lista siódemka, bo później był jeszcze aresztowany, ale to już zdebna organista. Natomiast tu z Wojnicza mamy tych młodych chłopaków. I o tym dzisiaj będziemy mówili. Będziemy mówili o panu Nosku, to jest osobny temat, tak, mój mąż jest niezastąpiony, tak. Bo nasze spotkanie będzie się składało z trzech części. Pierwsza część będzie poświęcona książce, którą będziemy za chwileczkę prezentować. I jest pan wydawca tej książki, Represje komunistyczne w Tarnowskim w latach 45-56. Wydawca, pan Bogdan Jurkow, który reprezentuje studio książki. I o tym będziemy mówili. Następnie będziemy mówili o postaci Kazimierza Noska z ISP-u, wspaniałego człowieka, a między innymi dlatego będziemy mówili, że chcemy jego imieniem nazwać most, który tak powstał między Wojniczem a ISP-em. I już w tej sprawie złożyliśmy pismo do władz gminy. Myślę, że to będzie takie piękne ukoronowanie działalności i wszystkich tragicznych przeżyć pana Kazimierza. I trzecia rzecz, to będziemy właśnie mówili o tym wydarzeniu w 1949 roku, o aresztowaniu tych chłopaków w wojnickim gimnazjum. Nie wszystko to miało taki spokojny przebieg. Zobaczycie państwo, że naprawdę podżyli. Ci młodzi chłopaki no, dużo wtedy tragicznych chwil przeżyli. Ja serdecznie dziękuję pani Krystynie Skóraś i Restauracji Wojnicka, która przygotowała dla nas dzisiaj poczęstunek, to państwo będziecie później mieli okazję, i jednocześnie razem z Ewą, swoją córką, no, sprawiły państwu, myślę, że miłą niespodziankę, a mianowicie koncert skrzypcowy Karoliny i Zuzi, dziewcząt z Tarnowa, które rozpoczną nasze dzisiejsze spotkanie. Także dziewczyny zapraszam, to jest w ramach takiej współpracy Wojnicz-Tarnów.